mężczyźni, witajcie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, mam dynki ze sobą. Dzisiaj będziemy je wycinali. Jak widzicie, mam na twarzy charakteryzację. Jeżeli nie widzieliście filmiku, to znajdziecie link w opisie. Mam nadzieję, że macie mnóstwo czasu. Na pewno będzie wam potrzebna godzinka, żeby jakby wydrążyć całą dynię. To co, zabieram się do roboty. Tutaj będą dwie dynie wycinane, więc jak tutaj macie jakieś jakby dyniowe niedoskonałości, to wypełnimy drugą dynką i tu będziemy je wycinali całe takie usta i oczy. To będzie tak mniej więcej wyglądało. Odcinamy teraz górę, taki tutaj kapelusz. Pamiętajcie, żeby to robić po skosie, żeby później łatwo wam to było nałożyć na górę i żeby to nie wpadło do środka. I dość spory ten otwór jest potrzebny, żeby wsadzić tam tą małą dynkę. I teraz ją wyciągamy. Uwaga. Teraz użyjemy łyżki do sosów, która jest wręcz idealna do tego, żeby wyciągać miąższ z dyni. I jest prawie pusta w środku. Teraz tylko wystarczy wyciągnąć wszystkie pestki i dokładnie osuszyć. Widzicie, nasza dynka mała się mieści idealnie. Może zamkniemy ją tam w środku? Dobra, teraz zabieramy się za wycinanie małej dyni. Wycinamy na małej dynce wystraszoną twarz. Mam obrys zrobiony, dynka tutaj się zmieści, teraz wycinamy zęby. Wciskamy tutaj dynkę, zobaczcie jak to wygląda. Hac. O! Wypadło nam. Siedzi. Łobuz mały. Dobra, moi drodzy, teraz robimy bardziej straszną dynkę. Widzicie, o, oczy mamy już tutaj wyrysowane. I teraz robimy takie ostre zęby. Prawie od ucha do ucha. Teraz postaram się to wszystko ładnie wyciąć. Moi drodzy, teraz będziemy wycinali zęby. Jakby staracie się ciąć nad krawędziami tego, co odrysowaliście. Wam później zostaną takie właśnie ślady, jak tutaj u mnie. To jest później trudno zmazać. Moi drodzy, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapeczkę w górę. Koniecznie skomentujcie, która wam się podoba, ta pierwsza słodziakowa, czy ta druga straszniejsza. I wpadajcie też na filmy innych youtuberów, bo wspólnie stworzyliśmy taką jakby edycję halloweenową i razem nagraliśmy różne crossy. I tutaj pewnie na końcu planszy będziecie mieli ich filmy. To już tyle na dziś. Jak chcecie zobaczyć charakteryzację mojej twarzy, to macie link w opisie oczywiście. Trzymajcie się, pozdro i czy! Thank you.